Cmentarz Łążyński jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych pod względem architektury nekropolii w Polsce. Jerzy Waldorf, porównując cmentarz w Łomży do warszawskich Powązek, nazwał go czarną perłą północnego Mazowsza. Cmentarz wytyczony w 1801 roku, kiedy Łomża znajdowała się pod zaborem pruskim, został przeznaczony na pochówki wyznawców wiary rzymskokatolickiej i ewangelików. W 1834 roku wraz z utworzeniem w mieście cerkwi w sąsiedztwie obu nekropolii założony został także cmentarz prawosławny. Do dzisiaj na trzech nekropoliach, określanych jako zespół cmentarzy wyznaniowych, znajduje się około 560 zabytkowych nagrobków, różnorodnych pod względem stylu architektonicznego, wartości artystycznej. Kamień, piaskowiec, granit, marmur, żelazo, klasycyzm, neoklasycyzm, neogotyk, eklektyzm, żałobne urny, złamane kolumny, kapliczki, figury Jezusa i Madonny oraz dzieci. Kamienne kwiaty i wieńce oplatające nagrobki, krzyże skromne i z bogatą ornamentyką. Ozdobne ogrodzenia grobów wykonane przez uznanych artystów z Łomży, Radomia, Warszawy. Nad całym cmentarzem góruje zbudowana w formie rotundy kaplica grobowa Śmiarowskich. Zachowały się także kaplice w dawnej części ewangelickiej i prawosławnej. Na łomżyńskim cmentarzu wśród sędziwych drzew spoczywają ludzie powszechnie znani i znani jedynie swoim bliskim, różnych stanów, urzędów i zawodów. Łomżyńska nekropolia jest miejscem wiecznego spoczynku Jakuba Wagi, autora monumentalnego dzieła Flora Polska, pisarza Feliksa Bernatowicza, pastora Kacpra Mikulskiego, który 15 lipca 1899 roku połączył małżeńskim węzłem Józefa Piłsudskiego i Kazimierę Skoplewskich-Juszkiewiczową w kościele w Paproci Dużej w sąsiednim powiecie zambrowskim. Tu spoczywają żołnierze powstań narodowych, wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, ofiary obu wojen światowych i walk bratobójczych po 1945 roku. Osoby zasłużone dla łomżyńskiej społeczności, lekarze, nauczyciele, księża, urzędnicy, rzemieślnicy, siostry zakonne. Thank you.
wejścia naprzeciw kaplicy Śmiarowskich została wmurowana tablica z napisem: tu się kończy wielkość świata, doczesnych trudów zapłata. Ale życie nigdy się nie kończy. Trwa zaklęte w nagrobnych fotografiach, kamieniu, marmurze, żelazie, łzach, które już dawno wchłonęła żałobna ziemia. Cmentarz to nie tylko miejsce spoczynku zmarłych, ale także historia Łomży. Dlatego od 1986 roku społecznicy kwestują naradowanie jego najpiękniejszych zakątków. Dzięki ofiarności mieszkańców Łomży i osób odwiedzających rodzinne miasto, dotychczas udało się odnowić ponad 100 zabytkowych nagrobków.